Na pewno tego nie chcieliśmy. Chcieliśmy tak spotkanie rozegrać jak w pierwszej połowie, ale jak w pierwszej połowie zamiast prowadzić 3-0, to na koniec musimy przegrać. Tak to zawsze jest. Sicuramente non l'avevo visto, però nel primo tempo non vincevano, siccome la partita è andata male. Panie trenerze, ten początek spotkania, w którym Lech miał kilka znakomitych okazji do strzelenia bramki, chyba też nie do końca tak miało być, prawda? Nie spodziewał się pan tego, że to tak będzie było. L'inizio della partita è andato molto bene, forse neanche questo si aspettava il mister. Myśmy byli na to przygotowani, chcieliśmy kontrolować grę i oprócz tej kontroli chcieliśmy wykorzystać błędy przeciwnika. I nam prawie się to, można powiedzieć, w tej pierwszej połowie by udało, gdybyśmy wykorzystali tę sytuację. Bo sytuacji mieliśmy, można powiedzieć, jak na wyjazdowe spotkanie i z takim przeciwnikiem mnóstwo. Volevamo controllare il gioco, ci sono state alcune azioni importanti, favorevoli. Volevamo sfruttare soprattutto gli errori dell'avversario. Panie trenerze, jak pan ocenia występ Lecha w Pucharze UEFA? Czy jest to udany występ, czy można zaliczyć to do danego występu, czy raczej czuje pan niedosyt? Che giudizio può dare alla partita nella Coppa UEFA? Do tego spotkania? Z Udinese czy w ogóle? W ogóle, na całość. W ogóle to, jeżeli się kto zna na piłce, to trzeba powiedzieć, że nawet nikt się nie spodziewał, że do tego stopnia dojdziemy tak daleko w tych pucharach i że jeszcze, można powiedzieć, z taką grą, bo nie można się z żadnym przeciwnikiem, jakieśmy grali, nie można się wstydzić tego zespołu. A poza tym mam niesmak do dzisiejszego spotkania, bo tych można było ograć jeszcze lepiej niż kogoś innego. Se uno capisce un po' di calcio, nessuno si poteva aspettare che potevamo arrivare così avanti, ma comunque si poteva vincere oggi, potevamo vincere. Panie trenerze, wraca temat krótkiej ławki. Miał pan wrażenie, że w tej sytuacji, kiedy Lech chciał się wzmocnić i atakować, w drugiej połowie nie miał pan jednak kogo wprowadzić? Non aveva una riserva grande, nel secondo tempo non aveva nessuno in sostituzione. My mamy kadrę, ale nie wszyscy w tej kadrze jest to taka jakość jak w Udine, kiedy obojętnie kogo się zmieniło, ten był pełnowartościowym zawodnikiem. My jeszcze tego nie mamy, bo po prostu nas nie stać na to. Abbiamo buoni giocatori, ma sicuramente non abbiamo così tanti giocatori di qualità come la squadra udinese. Panie trenerze, te mecze w fazie grupowej Pucharu UEFA dały Lechowi bardzo dużo wiary, która procentowała tym, że został liderem rozgrywek. Jaki wpływ będzie miał ten dwumecz z Udine na rundę wiosenną i na postawę piłkarzy udinese? Jaki wpływ będzie miał? Ja mam nadzieję, że szybko otrząśniemy się z te, przede wszystkim fizycznie i będziemy się tylko koncentrowali na lidze i na Pucharze Polski. Te dwa spotkania nam dały bardzo dużo przed tym sezonem, bo tak jak wcześniej powiedziałem, my nie mamy ligi, myśmy nie mieli w ogóle sparingów, jakie rozegraliśmy, w żadnym nie graliśmy w pełnym składzie i to mniej więcej też mogło zaważyć na tym, że w niektórych momentach gry brakowało nam czucia. Czy uważa pan, że zaprocentuje ten mecz tak w porównaniu z Legia, nie wiem, Wisła tego nie miały. No, na pewno powinno to zaprocentować.
Przepraszam, tam jest ostatnie pytanie. Dwa pytania krótkie. Gol Pepe wydaje się, że był strzelony ręką, czy jakiś komentarz trenera? I drugie, troszeczkę nawiązując do kolegi, właśnie za Quagliarella wchodzi Floro Flores. Czy to trochę nie pokazuje, że być może w tym dwumeczu Udine, Serie A było zespołem po prostu trochę lepszym? Gdzieś sprytniejszym, gdzieś... Ja powiem w ten sposób. Udine w tym dwumeczu było to, co trener Udine powiedział, że my jesteśmy siłową drużyną. Oni nas przepchali siłą. Można powiedzieć. My, gdybyśmy mieli takie ogranie ligowe, jak oni mieli, na pewno by nas nie przepchali. Bo piłkarsko, dzisiaj, szczególnie w pierwszej połowie, byliśmy lepsi. A gol Pepe ręką? Jeżeli sędzia uzna, co mogę zrobić? La domanda era riferita al gol di Pepe. Se era un intervento con la mano oppure no. Un'altra parte della domanda si riferiva al fatto che Udinese è stato migliore in questa partita. Il mister ha risposto che sì, che era più forte, che aveva più forze in questa, ha avuto più forze in questa partita Udinese. E sulla mano, sul gol di mano cos'è? Ostatnie pytanie, że jest taka potrzeba. No, un'ultima. Posso? Senta, a questo punto è sperabile che non affronti più l'Udinese, no? Che parte sempre. Czy jest możliwość, że już nigdy się nie spotka w grze z Udinese? Nigdy nie mów nigdy, ale już bym się nie chciał. No, si può dire mai, ma non lo vorrei. Non no. Prawowe miejsce. Ja życzę Udine dalszego przejścia, bo już wiemy, z kim grają, Zenit, Petersburg, ale będą, już teraz mogę powiedzieć, to będzie to do nich bardzo trudna przeprawa. No ich widziałem. Io spero che Udine si qualificherà nella partita con Zenit. San Pietroburgo, ma sicuramente sarà una partita difficile per Udinese Calcio. Grazie.